mamy kilka nowości, które pokazujemy na targach. Jest to mundur w dwóch rodzajach, kilka rodzajów kamizelek, jedna jest zgłoszona do projektu Defender oraz chest rig, który ma premierę w targach w tym roku. Wszystkie produkty, które wystawiamy na targach w tym roku, kierowane są do funkcjonariuszy wszelakich służb mundurowych, jak również do osób prywatnych. Tutaj za mną mamy mundur w kamuflażu MAPA. Jest to mundur Pro, który mamy w dwóch wariantach. Wariant, który jest tutaj przedstawiony za mną, posiada dodatkowe wstawki ze streczu w newralgicznych miejscach, takie jak kolana, krocze i pas. Dodatkowo zaletą tego munduru jest to, że możemy sobie regulować wysokość kolana. Mundur będzie w trzech rozmiarach: regular, small i long. Będzie też produkowany w dwóch wybarwieniach na chwilę obecną, w kamuflażu MAPA, jak i w kamuflażu Ranger Green. Kolejną propozycją, jeżeli chodzi o mundurowanie, jest maskałat. Standardowe wybarwienie Wojska Polskiego, dedykowane dla żołnierzy w tym wypadku. Będzie prawdopodobnie możliwość troszeczkę z innym kamuflażem wyprodukowania tego maskałatu, żeby był dostępny na rynku cywilnym. Aczkolwiek prace na ten temat jeszcze trwają. Na naszym stoisku można zaobserwować kilka modeli kamizelek typu Plate Carrier, jak i noszaka typu Chest Rig. Prezentowane kamizelki pokazujemy w kilku wybarwieniach. Standardowy Ranger Green, MAPA, jak i Multicam oraz kamuflaż Wojska Polskiego WZ. Jedna z naszych kamizelek, Rogue One, została zgłoszona do projektu Defender. Kamizelka ta jest w całości wykonana w systemie Laser Cut z dodatkowymi panelami bocznymi, gdzie możemy zamontować wkłady miękkie, jak i wkłady twarde balistyczne. Kolejną nowością na targach, którą prezentujemy, jest chest rig. Ten chest rig, który tutaj widzicie, to jest standardowy zestaw, który będzie dostępny w sprzedaży w dwóch wybarwieniach na początku. Tym, które tutaj widzimy, czyli Ranger Green i w mapie. Tego chestnika możemy modyfikować sobie dowolnie pod swoje preferencje. Dodatkowo będziemy wypuszczać kolejne jakby oporządzenie, gdzie będzie możliwość wymiany magazynków, będzie możliwość konfiguracji tych magazynków. Na przykład dwa magazynki do pistoletu, dwa do broni długiej albo same do pistoletu. Kolejną kamizelką, którą przedstawiamy Państwu na targach w tym roku, jest kamizelka dedykowana dla policji w dwóch wybarwieniach, jaskrawym i ciemnym. Kierowane jest to przede wszystkim dla służb drogowych.